Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zrobić grę na telefon, by móc wydać ją później w sklepie Google Play? Otóż w tym filmie wam to pokażę. Potrzebny będzie stary telefon z Androidem lub swój własny, nowy, aplikacja Unity Remote i kabelek USB. No więc zaczynamy! Na telefonie wchodzimy w Google Play i wyszukujemy Unity Remote. Podłączamy telefon do komputera. Na stepie ustawienia klikamy na wersję Androida kilka razy, a zobaczymy monitor informujący o włączeniu opcji programisty w telefonie. Następnie udajemy się do tych opcji i włączamy debugowanie USB. Na telefonie to wszystko. Włączamy teraz na nim aplikację Unity Remote. I w Unity wchodzimy kolejno w Edit, Project Settings, Editor. Następnie wybieramy urządzenie w polu Device i wybieramy tam ani Android Device, jeśli się nie pokaże. Jeśli się pokaże nasze urządzenie, to wybieramy nasze urządzenie. Teraz ustawiamy odpowiednią rozdzielczość naszej gry, by była dobrze pokazana na smartfonach. Jeśli zaś masz już grę i chciałbyś dodać ją na Google Play, to nagram poradnik, jak tylko wykupię dostęp do tego, do tworzenia gier na tę platformę. Dlatego, że tworzenie gier na Google Play kosztuje 100 zł. Polecam też wejść na stronę playgoogle.com/console i się zapoznać z informacjami tam podanymi, żeby móc tworzyć gry na Google Play. A ja tymczasem kończę ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć.